Tajemnica ukrzyżowania ma dla mnie szczególne znaczenie. Łączy się z tajemnicą niesienia krzyża też przez Jezusa i te obie tajemnice w moim życiu też miały takie szczególne znaczenie. Kiedy wracam pamięcią do trudnych chwil z mojego życia, takich, gdzie wydawało mi się, że trudności mnie przerastają, że im nie sprostam, to właśnie były takie momenty wtedy, kiedy codziennie nawet rozważałem drogę krzyżową, albo całą, albo dwie, trzy stacje, i wtedy sobie patrząc na krzyż, na niesienie krzyżu, krzyża przez Jezusa, na jego umieranie na krzyżu, myślałem sobie, skoro Jezus poniósł cierpienie, poniósł krzyż dużo większy od mojego, o wiele większy, to ja będę w stanie z jego pomocą, z jego łaską udźwignąć mój krzyż, skoro on wytrwał na Golgocie w tym cierpieniu, nie przeciwstawił się swojemu ojcu, to ja z jego pomocą, z jego łaską, wpatrując się w jego krzyż, w jego przeżywanie cierpienia na krzyż, w jego umieranie, to ja też z jego pomocą, łaską będę w stanie wytrwać w tym wszystkim. Drugi taki wymiar tej tajemnicy ukrzyżowania jest związany dla mnie z Maryją, bo Maryja stoi pod krzyżem, stoi ze świętym Janem, apostołem, z innymi kobietami. Maryja, myślę, jest umocnieniem dla Jezusa, który w tym momencie przeżywa cierpienie. Ja, właśnie w tych trudnych chwilach mojego życia, zawsze uciekałem się do Maryi, odmawiałem Różaniec. Były takie momenty, że odmawiałem wszystkie cztery części różańca, a czasami kilka razy odmawiałem cały różaniec, bo po prostu potrzebowałem modlić się cały czas, nieustannie. I ten różaniec dawał mi siłę, gwarantował mi, że nie, wejdę, nie zejdę poniżej pewnego poziomu nadziei, nie popadnę w rozpacz. I właśnie trzymając w moich dłoniach różaniec, tak spoglądałem w stronę Jezusa i widziałem, że towarzyszy mi w tym wszystkim Maryja. I ostatni, ten wymiar męki śmierci Jezusa na krzyżu wiąże się dla mnie z życiem. Ta śmierć Jezusa jest życiodajna i łączy się też jeszcze z orędziem o Bożym miłosierdziu. Jezus umierając na krzyżu daje nam życie. W jego śmierci jest początek naszego życia. Rodzenia się naszej nadziei. I są takie momenty, gdzie wiem, że muszę przyjąć cierpienie. Nie mogę zmienić tego, co się dzieje w tym momencie mojego życia, co będzie działo się w najbliższej przyszłości. Tu cierpienie przyjmuję, ofiaruję w intencji innych osób, w intencji kościoła, i wiem, że oni mogą czerpać ze skarbca. Męki śmierci Jezusa, ale także z mojego trudu, ponieważ moje cierpienie to jest dopełnianie, jak mówi święty Paweł, braków, udręk Chrystusa. A to, co mówiłem o Bożym miłosierdziu, to przecież tak jest w koronce do Bożego miłosierdzia. Co ofiarujemy Bogu Ojcu? Nie tylko nasze długie modlitwy, nie tylko naszą pokutę, nie tylko nawet cierpienie. Ale mówimy, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. A potem mówimy, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Czyli kiedy myślę o męce i śmierci Pana Jezusa i myślę o potrzebach wielu wiernych, wielu przyjaciół i kapłanów i ludzi świeckich, to wiem, że to, co mogę ofiarować dla nich, za nich. To właśnie męka i śmierć pana Jezusa. I też Eucharystia, gdzie pan Jezus umiera po raz kolejny, gdzie też zmartwychwstaje. Nic nie jest miłe panu Bogu, Bogu Ojcu, nic nie jest tak miłe, tak bardzo miłe, jak męka, śmierć, śmierć życiodajna jego syna. I właśnie dlatego tajemnica ukrzyżowania, męki, śmierci Jezusa jest też dla mnie tajemnicą życiodajnej śmierci, z której rodzi się nadzieja i orędzie o Bożym miłosierdziu.